Szanowni Państwo, ja dzisiaj bardzo króciutko, bo jeszcze swoje 5 minut wygląda na to, że będę miał. Niemniej witam na konferencji prasowej. W niedzielę będziemy obchodzić uroczyście 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Impreza w Toruniu, impreza we Fromborku. My jako Starostwo Powiatowe promujemy Kopernika od lat. Mamy projekt pod tytułem Kopernik Warmiakiem. Pokazujemy go w różnych odsłonach. A dzisiaj taki szczególny moment, kumulacja kilku projektów, którymi no, chcemy ten rok uczcić, chociaż nie jest to działanie jednorazowe, jest to rzecz na przyszłość. Te nasze produkty będą dostępne, mam nadzieję, nie tylko w tym roku, ale ten Kopernik Warmiakiem będzie funkcjonował jeszcze do 600-lecia urodzin co najmniej. Panie Starosto, pan teraz dowodzi. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej z okazji urodzin Mikołaja Kopernika, a z okazji też inauguracji tego roku w powiecie olsztyńskim i pokazaniu ciężkiej pracy całego zespołu powiatu olsztyńskiego i współpracujących z nami instytucji i przedsiębiorstw w zakresie promocji tego wydarzenia, które na Warmii jest wydarzeniem bezprecedensowym i mam nadzieję, że takim, które pozwoli nam pokazać Kopernika jako warmiaka, Kopernika jako tego, który wybrał sobie Warmię do swojego życia. Spędził tu prawie 40 lat, w związku z tym tu jest tu legły jego szczątki doczesne we Fromborku, w związku z tym jest to dla nas bardzo ważne, istotne, żebyśmy umieli go pokazać światu takim, jakim był i z wszystkimi jego cechami, zaletami i umiejętnościami, które w tamtym czasie pełnił i sprawował. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie wśród nas Panią Starostę Joannę Michalską. Redę, tak, Panią Starostę Joannę Michalską Redę. Witam serdecznie Pana Jerzego Iwańskiego, przedstawiciela firmy Butterfly. Witam serdecznie Pana Waldemara Ziarka, przedstawiciela firmy Piekarni Tyrolska. Witam serdecznie Paulinę Grabia, przedstawiciela firmy Jutrzenka. Mówię o firmach, dlatego że powiat olsztyński od dłuższego czasu w swoim rozumowaniu, przedstawianiu i promowaniu regionu bardzo współpracuje z przedsiębiorcami w taki sposób, że przekazuje im swoją formę pomysłu na realizację przedsięwzięć, które mogą zarabiać pieniądze, a jednocześnie promować nasz piękny region warmiński, a przedsiębiorcy warmińscy chętnie wchodzą w te przedsięwzięcia i starają się wspólnie z nami, znaczy oni zarabiają pieniądze, a my mamy z tego satysfakcję, że potrafią te pieniądze zarobić. I tak też jest i dzisiaj, bo dzisiaj spotkaliśmy się, żeby przedstawić Państwu trzy nowe produkty, które dzisiaj chcemy wypromować dzięki tej konferencji. Pierwszym produktem jest wydawnictwo, które zostało wydane z okazji 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Zajęcia przeróżne wielebnego kanonika Mikołaja Kopernika. Chciałbym tu bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego, panu Markowi Gustawowi Brzezinowi, jak również panu prezydentowi miasta Olsztyn Piotrowi Grzymowiczowi za patronat, za wspólne to dzieło. Również powstało to dzieło przy współpracy Muzeum Mikołaja Kopernika, jak również Muzeum Warmii i Mazur, ale też właśnie dzięki firmie Michelin i dzięki Światowemu Kongresowi Kopernikańskiemu. Książka niezwykła, dla nas szczególna, bo autorstwa mojego pracownika, naszego pracownika, a jednocześnie doktora Wojciecha Szalkiewicza, który za chwilę o tej książce Państwu parę słów powie. Świeżo wypuszczona, w związku z tym jeszcze ja przyznam się szczerze, całej od deski do deski nie przeczytałem, ale wierząc w umiejętności i zdolności pana Szalkiewicza Wojciecha i jego znajomość Mikołaja Kopernika, wiem, że opisał tutaj najważniejsze rzeczy z życia Mikołaja Kopernika, ale również opisał to takim językiem, który byłby przystępny dla współczesnego człowieka i który by pokazywał tego Mikołaja Kopernika jako osobę, która no, była szczególna i jest cały czas szczególna dla regionu Warmii, ale również dla całego świata.
Oczywiście to jest dzięki panu Ireneuszowi, bo to jego wydawnictwo Butterfly wydało popełniło to dzieło Wojtka Szalkiewicza, natomiast ono będzie za chwilę, też pan powie troszeczkę, będzie za chwilę dostępne w księgarniach, ale spotykamy się też dzięki Piekarni Tyrolska i dzięki ich uhonorowaniu rocznicy Mikołaja Kopernika specjalnym wypiekiem, który jest poświęcony Mikołajowi Kopernikowi. Jak wiemy, Mikołaj Kopernik też opracowywał taksę chlebową, która pokazywała, jak i co trzeba zrobić, żeby ten chleb był najlepszy, jak go przeliczać też na złotówki, ale również dzięki firmie Jutrzenka, która przyłożyła swoją słodkość do obchodów Mikołaja Kopernika, wypuszczając najnowsze swoje dziecko, czyli cukierek o nazwie Kopernik, który jest smaku piernikowego. Nie to, że chcemy Toruniowi zabrać piernikowy charakter ich pierników, ale nawiązując do ich dzieła, czyli do piernika, chcieliśmy też mieć na Warmii swój smak piernikowy w tym cukierku i też za chwilę też poproszę, żeby dwa słowa panią Paulinę o całości tej produkcji i gdzie będzie dostępne i jak będzie dostępne powiedział. Na początku daję głos dla kolegi Wojciecha, żeby opowiedział trochę o książce. Dobrze, jeżeli oceniać książkę po okładce, to ja też jestem z niej bardzo zadowolony. Tutaj ukłon w stronę wydawnictwa. Pan Irek postarał się o to, żeby to jednak zrobić z tego rzecz, która no, na pewno będzie się rzucała w oczy na półce. Jeżeli chodzi o zawartość, no to każdy musi ją poznać sam osobiście i porównać, a jest skala porównawcza, jakieś 15 tysięcy publikacji na temat Mikołaja Kopernika do tej pory powstało, stąd trudno wnieść nowy wkład. No, starałem się, żeby to było trochę inaczej niż w pozostałych książkach, przynajmniej te, które ja mam w swojej bibliotece, czy też przeczytałem. Nie jest to biografia Kopernika, to jest opowieść o Koperniku. Przede wszystkim o tym, co robił w różnych aspektach, ale też to, co działo się wokół Kopernika. No, wydaje mi się fascynująca podróż w świat muzyki. Nawet państwo pewnie nie wiecie, że Anna Jandar śpiewała piosenkę o Koperniku, co jest takim jednym ze smaczków, Jerzy Połomski, pan Metz, a więc kilku znanych piosenkarzy też tworzyło dzieła. To, co uważam za cenne w tej książce, to są przede wszystkim teksty źródłowe, a więc fragmenty tych zarówno prac Kopernika, jak i chociażby utworów literackich, które powstały na jego cześć, a jest ich rzeczywiście sporo. Udało się zebrać no, niepełny zestaw numizmatów poświęconych Kopernikowi, walorów filatelistycznych, chociaż to wymaga oddzielnych opracowań. No ale na pewno jest tam trochę ciekawych rzeczy, o których nie wszyscy wiedzą, które no, pewne mity obalają, ale też pokazują różne inne aspekty działalności Mikołaja Kopernika. Tutaj odnosząc się do chleba, Kopernik nie wymyślił smarowania chleba masłem, tak? To powtarzam, bo ta legenda chodzi. Ta taksa chlebowa to jest obrachunek wypieku chleba, więc wyliczenie kosztów jego produkcji, nie jest to przepis na chleb. Jeżeli chodzi o pierniki, to Kopernik też nie miał z nimi dużo wspólnego, co najwyżej w dzieciństwie tata lub mama mogli mu takiego piernika zafundować, bo było to strasznie drogie ciasteczko, a wtedy to była zamożna rodzina kupiecka, więc ten związek jest taki. No trudno powiedzieć, prawie 300 stron zawartości, więc zachęcam do lektury i do samodzielnej oceny. Niemniej dziękuję tutaj zarówno władzom samorządowym, przychylności mojego szefa, który, że tak powiem, nie miał nic przeciwko, wydawnictwu, które chciało podjąć to ryzyko. No jest to jeden z elementów tego, co robimy. Tu już odezwę się jako szef
promocji starostwa. Pokazujemy tego Kopernika w różnych odsłonach. Tam macie Państwo wystawkę tych naszych rzeczy. Wydaje mi się, że to są fajne rzeczy, które rzeczywiście ten wizerunek Kopernika Warmiaka utrwalać i propagować. Proszę Państwa, to jest koniec naszej rocznej pracy w wydawnictwie, można powiedzieć finał, bo jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co dzisiaj Państwo mogą obejrzeć, bo o książce nie należy mówić, trzeba ją po prostu przeczytać. Jest napisana bardzo dostępnym, fajnym językiem. Można powiedzieć, że nie jest to praca naukowa. Jest to po prostu popularno-naukowe dzieło Wojtka Szalkiewicza, który przez kilkadziesiąt lat interesuje się Mikołajem Kopernikiem i jak go znam 30 lat, to zawsze o tym Koperniku marzył, myślał i o właśnie takiej pozycji. Więc pozwoliłem sobie spełnić marzenia mojego przyjaciela, z którym pracuję od kilkudziesięciu lat na niwie dziennikarskiej, teraz to na niwie wydawniczej i jestem bardzo zadowolony z tego dzieła, z tego, że ono jest bardzo aktualne. Ostatnią rzecz uzupełniliśmy w tej książce dwa tygodnie temu, to był banknot, który Narodowy Bank Polski wydał z okazji rocznicy Kopernika i już jest w książce, więc proszę sobie wyobrazić wysiłek ludzi, którzy pracowali nad wszystkimi etapami wydawniczymi, także drukarni, która stanęła na wysokości zadania i naszą książkę priorytetowo wydrukowała. Ale nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby oczywiście nie praca autora, ale także gdyby nie samorządowcy i tu ukłon przede wszystkim do pana starosty, bo przecież to jest tak naprawdę czwarta nasza książka o Mikołaju Koperniku. Te trzy poprzednie Państwo widzicie, takie małe książeczki Wojtka, tematyczne można powiedzieć. To jest też seria wydawnicza, która będzie się składała z czterech pozycji. Ostatnia jest już przygotowywana i niebawem też się ukaże. Także serdecznie dziękuję panie starosto za tę opiekę merytoryczną nad książką, za współpracę, bo dzięki tej współpracy my mogliśmy postarać się o to, żeby książka miała właśnie taki wymiar, żeby warto ją było mieć w każdej bibliotece w domu na Warmii, ale nie tylko na Warmii, również w Polsce i również wśród Polonii amerykańskiej, bo tam też zamierzamy kolportować tę książkę. Dziękuję za zainteresowanie tym tytułem. Mam nadzieję, że będziecie Państwo usatysfakcjonowani z naszej wspólnej pracy. I autora przede wszystkim, ale także i naszej pracy wydawniczej. Szanowni Państwo, od kilku lat rzeczywiście pracujemy jako samorząd nad tym, aby osoba Mikołaja Kopernika była rozpoznawalna w całym kraju, ale i poza krajem i wiązana też z Warmią, bo żył tu ponad 40 lat, tworzył i osobiście jeżdżąc też po Polsce na różnych kongresach czy konferencjach, podkreślam to, że Kopernik był Warmiakiem i to u nas wstrzymał słońce i ruszył ziemię. I czasami się zdarza, że nawet Toruń się obrusza, ale niestety tak było i bardzo się cieszę z tego wydawnictwa, które mamy tutaj na gorąco. Bardzo się cieszę z tego, że wielu przedsiębiorców, tak jak pan starosta tu podkreślił, i firm dostrzega potencjał, jaki my też jako samorząd stwarzamy, że warto inwestować wspólnie samorząd z biznesem, zachęcając kolejnych inwestorów grupy do tego, żeby tu Warmię razem z nami pokazywały, jak jest piękna i że warto o tą Warmię jednak walczyć, żeby nie tylko Mazury, ale również i Warmia. Także dziękuję ślicznie za to wydawnictwo. Szanowni Państwo, Piekarnia Trolska od kilkunastu lat stara się pokazywać ważne wydarzenia z historii Polski poprzez pryzmat podniebienia. Stąd co pewien czas pojawiają się takie produkty, które wiążą się z ważnymi datami z historii Polski. Był chleb z okresu bitwy pod Grunwaldem, był chleb zwycięstwa z roku 1900, receptury z 1945, mieliśmy chleb Legionów, chleb odzyskania niepodległości i ważną rolę w tej gamie naszej propozycji ma właśnie chleb, którego nazwaliśmy chlebem Kopernika. Recepturę odnalazł jeden z historyków, właściwie może nie tyle odnalazł, co opracował na podstawie danych źródłowych zyskanych poprzez studiowanie archiwum. I jest to receptura z okresu raczej przed wydaniem taksy chlebowej niż po jej wydaniu, czyli to jest gdzieś są to lata 20. XVI wieku. Jakie są walory smakowe, to Państwo sami ocenicie. Mam nadzieję, że te testowe, które robiliśmy kilka tygodni temu,
powielą się, bo opinie mieliśmy bardzo dobre, a w torebce macie Państwo i opis właśnie obrachunku, wypieku chleba, jak też informacje o taksie chlebowej. To tyle, dziękuję. Dziękuję Panie Waldemarze i teraz poprosimy Panią Paulinę Grabia, szefa marketingu Jutrzenka Dobre Miasto, o powiedzenie o najnowszym dziecku, czyli o słodkości z Dobrego Miasta, która będzie promowała Mikołaja Kopernika. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak wiecie albo nie wiecie, stworzyliśmy już we współpracy z akcyjnym starostą dwa cukierki. Jeden to jest nasza warmińska śliwka w czekoladzie, która jest niezastąpiona i jest wyjątkowo oznaczona, ponieważ znajduje się na niej szlak Świętej Warmii, który jest naszym niebywałym atutem całego naszego regionu, jak i krówka świętowarmińska, która również jest tak samo oznaczona. Tym razem, idąc za ciosem, można powiedzieć, stworzyliśmy z okazji urodzin Kopernika wyjątkowego cukierka, który się nazywa Kopernik Piernikowy. Jest on przepyszny i naprawdę znakomicie oddaje to, jaką ciekawą postacią jest Mikołaj Kopernik, jak bardzo on się wiąże z Olsztynem i jak wiele możemy mu zawdzięczać, dlatego że jest to cukierek o naprawdę bardzo ciekawym smaku. Jest on piernikowy, może się wiązać delikatnie z Toruniem, ale jednak pomnik Mikołaja Kopernika, który stoi na Starówce na Olsztynie, będzie się kojarzył właśnie tylko z tym. Te cukierki na pewno znajdą miejsce na swoich półkach w naszym sklepie filmowym. Już niebawem całą jakby szatę tutaj tych cukierków przedstawimy i będzie można dostać je u nas w Dobrym Mieście w sklepie filmowym. Jesteśmy również też na etapie, w którym wprowadzamy i staramy się wprowadzić do jak największej linii sieci sklepów tutaj u nas lokalnie, ale też nie tylko, wszystkich tych cukierków, aby nasi tutaj nasze społeczeństwo takie warmińskie mogło dostać te cukierki wszędzie i kiedy będą mieli tylko na to okazję i ochotę. Co mogę tu więcej powiedzieć? Będziemy próbować też, żeby we wszystkich tutaj urzędach i innych tego typu placówkach znajdowały się te cukierki, aby jednak każda osoba, która będzie odwiedzała takie miejsca, które są jakby naszymi filarami tutaj w Olsztynie, mogła dostać coś od siebie, coś warmińskiego, coś słodkiego, co zawsze będzie mogło służyć dobrym samopoczuciem, chociażby jak dzisiaj w tłusty czwartek. Niektórzy wybierają pączki, inni faworki, a kolejni mogą się zdecydować na cukierkę Kopernika. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Paulino. Ja sobie pozwolę, ponieważ przedsiębiorcy bardzo dobrze z sobą współpracują, a starosta na ich sukcesie uśmiecha się i może w tej chwili przekazać po pięknej książce dla piekarni Tyrolska na ręce Pana Waldemara Ziarka i na ręce Pani Pauliny dla Pana Macieja Tryta, a Panu Ireneuszowi w ramach współpracy proszę bardzo chleb Mikołaja Kopernika i cukierki od Jutrzenka Dobre Miasto ze Szlaku Świętej Warmii i z Mikołajem Kopernikiem za tą współpracę. Ja bym na tą chwilę zakończył tą część konferencji. Jeżeli Państwo macie teraz pytania, to możemy odpowiedzieć na to pytanie, albo ewentualnie, jeżeli wolicie, żeby to zrobić oddzielnie na ściance, to możemy to zrobić oddzielnie na ściance. Janku, do Pana Ziarka myślę, że muszę to wnosić. Ten chleb będzie normalnie w piekarni? Tak, od kwietnia. Od kwietnia, tak. Bo będą jeszcze takie targi Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zostanie specjalnie zaprezentowany i chcemy dopiero wtedy rozpocząć sprzedaż. Będzie miał specjalną torebkę, troszeczkę inną niż ta, ale opatrzoną w te znaki, jakie są na tej torbie. To ja jeszcze dodam tylko, że przygotowujemy jeszcze wydawnictwo właśnie taksy chlebowej. Będzie to wydawnictwo promocyjne, reklamowe, no edytorsko rzecz bardzo, bardzo ciekawa. Będzie faksymile rękopisu na pergaminie plus no, cały opis do tego dokumentu i wydajemy to w wersji oczywiście po polsku, ale będą też wkładki językowe po angielsku i po niemiecku, a więc tak, żeby to również mogło trafić do turystów zagranicznych. Więc takie wydawnictwo no, w limitowanym nakładzie niestety i nie ogólnie dostępne, ale taka rzecz już się praktycznie drukuje. No i pewnie będziemy mieli okazję Państwu to też jeszcze zaprezentować. A jeszcze pytanie do chleba mam. To jest jakiś chleb smakowy, czy taki normalny, powszedni chleb codzienny?
Ja myślę, że każdy z Państwa sobie sam odpowie na to pytanie w momencie, kiedy posmakuje te rowery. Dobra, proponuję część elektroniczną, czyli ścianka, wywiady, wizyty w zakładach pracy, już mniej. Czy mogę odpowiedzieć na pytanie pani redaktor, bo pani pytała o chleby. Ja chciałem powiedzieć, że książka będzie też dostępna normalnie w księgarni oraz będzie też normalnie dostępna w księgarniach internetowych już niebawem. Ale w takich zwykłych na straganie. W takich zwykłych na straganie również myślę, że na Starówce Olsztyńskich pani kupi tę książkę. Dziękujemy. Okej, chodźmy do...